Jeżeli z jakiejkolwiek żydowskiej wszy umrze choćby jeden Niemiec, choćby jeden SS-man, wszyscy oni zostają natychmiast rozstrzelani. Witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie z mroczną i dramatyczną historią XX wieku. Witam Was na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story, gdzie spotykamy się zawsze we wtorek o godzinie 20. Wyjątkowo w sierpniu spotykaliśmy się zawsze o godzinie 20 w niedzielę. W projekcie Bohaterowie Warszawy 80 lat później. Wszystkie odcinki z powstańcami warszawskimi są na kanale History Story i możecie je spokojnie oglądać. Myśmy również obiecali Wam, że kanał History Story odwiedzi wszystkie województwa w kraju. Tak też czynimy, dlatego dzisiaj odcinek z Lublina. Nie będzie to odcinek o katowni gestapo pod zegarem, ale będzie to odcinek o kimś, kto bardzo często bywał właśnie w siedzibie gestapo pod słynnym zegarem. O człowieku, który jest architektem ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. O arcyzbrodniarzu, o człowieku, który bez mrugnięcia okiem wypełniał rozkazy i wolę Heinricha Himmlera i samego wodza III Rzeszy, Adolfa Hitlera. O człowieku, który był wrażliwy, delikatny, pobłażliwy, subtelny, a jednocześnie był potworem w ludzkiej skórze i jak cynicznie powiedział w 1945 roku: jestem tym, który wymordował 2 miliony ludzi. Będę dzisiaj mówił o SS-manie, o Dillo Globocniku, prawej ręce Hitlera, który przyjechał na dystrykt lubelski, aby wykonać przemysłowy mord. Był to człowiek, który w sierpniu 1942 roku, kiedy dowiedział się, że jest cyklon B, paląc papierosa, westchnął, że wreszcie będzie mógł pozbyć się wszystkich tych, którzy szkodzą III Rzeszy. Dzisiaj opowieść o przeciętnym Austriaku, który mordował i doprowadził do zagłady prawie 2 miliony ludzi. Siedziba lubelskiego gestapo, tu właśnie pod zegarem, paraliżowała Lublinian. To tak samo działało jak Aleja Szuchana warszawiaków, jak ulica Pomorska na mieszkańców Krakowa, jak forty poznańskie na mieszkańców Wielkopolski. To tak samo słowo pod zegarem w czasie okupacji działało na mieszkańców Lubelszczyzny. Bardzo częstym gościem tej siedziby był kat Lubelszczyzny Odillo Globocnik, który z zakłopotaniem drapał się po głowie i myślał, czy Treblinka, Sobibór i Bełżec dadzą radę, aby wykonać jego założenia, a więc eksterminować Żydów z generalnej guberni. Twórca planu Reinhardt. Po prostu szatan w ludzkiej skórze. Kiedy realizujemy ten materiał, jest cisza. Jestem w celach siedziby gestapo w Lublinie pod słynnym zegarem. W ogóle słowo zegar paraliżowało mieszkańców Lublina. Oni doskonale wiedzieli, co się tu w tych podziemiach znajduje. Jęki, krzyki,
tortury, mordowanie i perfidne znęcanie. Odilo Globocnik przyjeżdżał do siedziby gestapo pod zegarem. Przyjeżdżał do swoich kumpli, do swoich kompanów, takich samych rasowych i wyrafinowanych morderców, jak oczywiście był on sam. On był tak zagorzałym antysemitą, tak nienawidził Żydów, że żydowski krawiec, który mierzył mu ubranie, bo jednocześnie był to człowiek, który kochał życie w luksusie, więc uwielbiał nowe garnitury, koszule, buty. Więc żydowski krawiec, który przyszedł i mierzył mu ubranie, nie mógł na niego w ogóle spoglądać i tylko i wyłącznie w momentach, kiedy musiał, po prostu delikatnie go dotknąć. Kiedy jest relacja ze spotkania Odilo Globocnika z lekarzem, który informuje go o wybuchu epidemii tyfusu. Sami doprowadzili do takich warunków, więc tyfus wybuchł. Odilo instruuje, że lekarz ten ma stać tak o twarzą do ściany i ma się w ogóle nie oglądać, jak tu w celi, twarzą do ściany. Ma odpowiadać krótko na pytania, tak bądź nie. I wtedy pada takie słynne zdanie Globocnika, które tak naprawdę powtarzali wszyscy jemu podobni. I ci, którzy tu na dworze urzędowali, tu przychodzili, że żydowskie wszy roznoszą tyfus. Więc jeżeli z jakiejkolwiek żydowskiej wszy umrze choćby jeden Niemiec, choćby jeden SS-man, wszyscy oni zostają natychmiast rozstrzelani. Proszę sobie wyobrazić, że Odilo Globocnik potrafił wysłać następnemu arcyzbrodniarzowi, który nazywał się Heinrich Himmler, na przykład herbatę z malin. I mówił, że w dystrykcie lubelskim są najpyszniejsze. Himmler zawsze po stokroć dziękował, że jego kochany człowiek, Brigadenführer, Globus, tak go nazywał pieszczotliwie, pamięta o nim i przysyła mu herbatę z malin. A tu w tych celach katowano i masakrowano ludzi. O Polakach twierdził, że mogą się do czegoś przydać, ale tylko tacy, w których żyłach płynie jeszcze niemiecka krew. Uważał, że na dystrykcie lubelskim przed Polakami mieszkali Niemcy i część z Polaków odziedziczyła tą aryjską krew. Więc badał właśnie tą strukturę tkanki społecznej, aby jak najwięcej tej krwi nie zmarnować. To po prostu czysty obłęd zdegenerowanego typa. Kiedy w 1940 roku cele katowni gestapo pod zegarem zapełniają się nowymi ofiarami, które będą tutaj dręczone, katowane, na których będą perfidne tortury wykonywane, Globocnik stwierdza, że Grete Michener, a więc partnerka, którą do tej pory miał, jest zbyt prowincjonalna dla niego. On staje się wysokim panem. Musi mieć kobietę, która będzie mniej więcej dorastała do jego rangi i pozycji. Zakochuje się w niejakiej Imgard Rickheim, kobiety smukłej, o długich włosach, niebieskich oczach, bardzo szykownej i bardzo atrakcyjnej. Pisze zatem list do Himmlera. Reichsführerze SS, chciałem zawiadomić, iż właśnie się zakochałem i zaręczyłem. Proszę cię o zgodę na ślub. Po kilku dniach przychodzi odpowiedź. Drogi Globusie, bo tak pieszczotliwie arcykat nazywał swojego kata. Drogi Globusie, proszę cię, nie bądź na mnie zły, bo ja nie mogę się na razie zgodzić, dlatego że nie wiem, kim jest panna Rickheim.
A w tym czasie, tutaj, gdzie jestem, harcmistrzyni Maria Walciszewska odbiera sobie życie. Z obłędu, albo z możliwości niewytrzymania tortur, albo też z momentu takiego, że wie, że nie może nikogo wydać. I to będzie najprostsze. Pani Wanda Połtawska, która była więźniarką więzienia na Zamku Lubelskim, a także tu przebywała w celach, w katowni gestapo pod zegarem, opowiadała po wojnie w jednej z relacji, że spotkała się na schodach, kiedy ją prowadzono do celi, a panią Marię wyprowadzono z celi. Spotkały się ukradkiem na schodach i wtedy pani Maria powiedziała: mów wszystko na mnie. Ona nie bardzo wiedziała, o co chodzi. A dopiero później, kiedy wyszło, że popełniła samobójstwo, no to można było mówić, że do organizacji wciągnęła mnie właśnie Walciszewska. I tak naprawdę krąg zamykał się tych, którzy mogliby tutaj przez Niemców być aresztowani. Niesamowita kobieta. A w tym czasie Odilo Globocnik prosił o zgodę na ślub Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Globusa zapamiętali wszyscy, oczywiście po stronie niemieckiej, nie mówię po polskiej, po żydowskiej, po stronie niemieckiej, wszyscy, którzy z nim współpracowali, jako miłego szefa, jako dobrego człowieka. Jego sekretarka po wojnie wspominała, że to był bardzo pobłażliwy i niezwykle wrażliwy oficer SS. Za jego rządów wyżsi funkcjonariusze SS, gestapo, a także i aparatu takiego administracyjnego w Lublinie mieli co miesiąc urządzane huczne imprezy, suto zakrapiane alkoholem i wyśmienitym dobrym jedzeniem. On przyjeżdżał tutaj do gestapo pod zegarem, przynosił wina, koniaki, klepał i mówił, że robią dobrą robotę, że wkrótce zostanie to wszystko wyczyszczone, a po pozbyciu się Żydów Polacy będą pracowali na nich, bo oni są Herrenvolk, rasa panów. Klepał i dawał im nadzieję, że pracują w dobrym kierunku i jest z nich niezwykle zadowolony. Jego narzeczona Ingrid Lichtenhain mówiła, że kompletnie nie przypuszczała, aby człowiek, który zabierał jej na przejażdżki konne, człowiek, który nalewał jej pyszne portugalskie wino, człowiek, który kupował jej i przynosił piękne suknie i biżuterię, mógł być człowiekiem, który odpowiedzialny jest za wymordowanie 1,5 miliona ludzi w obozach zagłady, jak Bełżec, Sobibór czy Treblinka. Tak, mówił do swoich funkcjonariuszy, aby nie tracili ducha w dobrym kierunku pracy, której wszyscy wykonują. A tutaj, gdzie jestem w tej chwili, w Muzeum Martynologii pod zegarem w Lublinie, musicie przyjechać i zobaczyć to samo. Wejść do tej celi, gdzie ja teraz siedzę. Na ścianie jest napis wyryty ręką anonimowego więźnia. Nawet nie wiem, czy przeżył. Jest też napis o tym, aby nie tracić nadziei i nie upadać na duch. Mimo że pod paznokciami były wbite drzazgi, mimo że wrzątek był wlany do ucha i mimo że człowiek taki, ten więzień, siedział na taborecie, ale taborecie, który był odwrócony, a noga wbijała się w boleśnie w odbyt. I ktoś napisał: nie trać nadziei, nie upadaj na duch. A u góry Globocnik mówił do szefa SS albo jakiegoś ciepacza hitlerowskiego, aby też nie tracił nadziei, bo wszystko idzie w dobrym kierunku. I ofiarował mu butlę pysznego hiszpańskiego wina. Tak, to były takie dokładnie światy. Dlatego tak to opowiadam i dlatego pokazuję wam właśnie, jak to wyglądało z perspektywy tych, którzy byli tu i z perspektywy tych, którzy byli tam na górze. To był wyrafinowany morderca.
Kat Lubelszczyzny zamieszkał właśnie tutaj, w tej willi. Tu urzędował. I proszę sobie wyobrazić, że również tutaj przyjeżdżał w gościnę następny arcykat, Heinrich Himmler, który, jak mówiłem wielokrotnie, nazywał Odillo Globocnika moim drogim globusem. Tu przyjeżdżał na wizyty tranzytowe. Tu też się spotykali, tu nocował. Tu też padła decyzja, aby założyć koncentrację lager Majdanek. Tak, tu. Przed wojną ta willa należała do Gustawa Haberlaun, który miał największą aptekę w Lublinie, a druga część willi zamieszkała była przez jego córkę i jego zięcia Łobarzewskich. Teraz sobie proszę wyobrazić, kiedy Odillo zostaje namiestnikiem na dystrykt lubelski, ci właściciele są stąd wydaleni. Ale Trzecia Rzesza płaci za wszystko. Oczywiście jakieś tam marne pieniądze, bo co miesiąc musi przychodzić tutaj ktoś od właśnie wcześniejszych właścicieli, a adiutant Globocnika w kopercie daje jakąś marną kwotę za wynajem tego właśnie pięknego domu. Willa to kosztowała przed wojną, czy założone była w planach, założenie budowy tej willi miało zamykać się w kosztach około 30 tysięcy, ale prawdopodobnie przekroczyła dwukrotnie ten koszt budowa tego domu. Musicie wiedzieć, że był to naprawdę luksus, bo pensja na przykład hutnika wynosiła 230 zł, górnika 168 zł, nauczyciela w szkolnictwie wyższym około 230 zł, a mój pradziadek pracując u Żyda w piekarni zarabiał 2 zł dziennie. 60 tysięcy budowa tego domu. To fortuna przed wybuchem II wojny światowej. Major Wojska Polskiego miał 400 zł, a pułkownik około 721 zł. Więc tak to wyglądało. Globocnik się wprowadza i zaczyna swoje rządy. Przede wszystkim sprowadza fortepian w potężny hol. Obija błazerią, ściąga dywany, porcelanę, atłasy. Tym wszystkim ma zaimponować, tak on twierdzi. To wszystko ma być przygotowane dla tranzytowych wizyt Heinricha Himmlera, a tak naprawdę przecież ma już swoją narzeczoną, Ingrid Reinheim, której właśnie chce się przypodobać tym luksusem. I Reinheim mówiła, że u Odilla było wspaniale. Przede wszystkim były przyjęcia raz w miesiącu. Ordynans jego notował, że średnio 2 tuziny jajek dziennie schodzą, schodzi około 2 kg masła i tygodniowo niezliczona ilość butelek, koniaków, szampanów i win. Ordynans również mówił, że Odillo wysyła do Francji ciężarówki, żeby te trunki tutaj przywozić. Jednocześnie w Lublinie ludzie padają z głodu. Ja pamiętam relację jednego z mieszkańców getta, który mówi, że dostał taki pasek słoninki. I kiedy go zjadł, to ten tłuszcz ściekał przez gardło. I on zamknął oczy, mówi, ja już tam jestem, wtedy, kiedy tak było, i przestał o tym mówić. A tu 2 kg masła, dzienne zapotrzebowanie. Willa ta była rezydencją dla towarzyszy SS, którzy zjeżdżali z frontu wschodniego, bo byli wyczerpani przecież zabijaniem i mordowaniem i eksterminacją ludności na wschodzie. Tu mogli odpocząć, napić się dobrego koniaku, ale przede wszystkim również co miesiąc uczestniczyć w pięknym przyjęciu. Nieliczna ilość płyt Ryszarda Wagnera, gramofon i do tego jeszcze pokazy filmowe. Raz w miesiącu Odillo ściągał filmy z Berlina i pokazywał swojej narzeczonej, a także wszystkim siepaczom i mordercom. Tu w ogrodzie, on jest zarośnięty, posadzką w tym ogrodzie były płyty z żydowskiego cmentarza. Jego ordynans wspominał, że Odillo raz kopał taką płytę nogą i mówił przez zęby, wszyscy Żydzi mają zdechnąć. I zdechnął. Nie sposób wymienić jest wszystkich zbrodni tego arcy SS-owskiego Łotra. Nie sposób w 20-minutowym odcinku wymienić wszystko, co ten człowiek dokonał, jeżeli chodzi o eksterminację. Mogę wam tylko dodać, że on był również inicjatorem wysiedleń z Zamojszczyzny. Budowania jakiegoś germanizacyjnego tworu, którym
pochłonął wiele istnień ludzkich, polskich dzieci, a także pacyfikacji polskich wsi. Wypadł z łask Himmlera. Choć Himmler dalej go uwielbiał, nie miał wyboru. Musiał go przenieść do Triestu, do we Włoszech, tam gdzie zresztą się urodził. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ten arcyłotr opuszcza Lubelszczyznę i we Włoszech zakłada również obóz koncentracyjny, również obóz zagłady. Gdzie? W Młynie Ryżowym. Tak, wprowadza krematoria. To jest jedyne miejsce we Włoszech, które normalnie miało krematoria i eksterminowało ludzi. Tak, człowiek ten domagał się od Himmlera krzyży żelaznych dla SS-manów, którzy wsławili się świetną robotą w akcji Reinhardt, a więc w mordowaniu ludzi, aby ich za to odznaczyć. Człowiek ten wypadł z łask tylko dlatego, że był potwornie chciwy i kradł na potęgę, że był nałogowym pijakiem i pił na potęgę i przede wszystkim przez swoją narzeczoną, dla której pięknie wyposażył willę właśnie po polskich aptekarzach. Przez Ingard Rickheim, która była nieodpowiednia. Szło mnóstwo donosów na niego, że to jest kobieta, która nie prowadzi się dobrze, że baluje z oficerami Luftwaffe w Zakopanem, a do profesora Zbigniewa Mańkowskiego, świętej pamięci, w początku 80-tych lat przyszła teczka z Berlina, która była osobową teczką Globocnika. I w tej teczce właśnie były takie donosy, jak takiego formatu człowiek, wysoki oficer SS, może spotykać się z tak rozwiązłą kobietą. I to spowodowało, że Himmler go po prostu zdegradował. Kiedy polechał już do Włoch, skończyły się jego wpływy. A jak skończył ludobójca, wszechpan, który tu właśnie, gdzie jestem w Lublinie, przechadzał się w swoim brunatnym mundurze? Jak skończył? Bardzo marnie. Otoczony w namiocie przez huzarów brytyjskich, o godzinie 4 rano został przez nich aresztowany. Był brudny, cuchnący, nieogolony i wystraszony. Ale miał kapsułkę z ciankiem, który dostał osobiście od Heinricha Himmlera. O 4 rano został otoczony i złapany. O godzinie 11 rozpoznany jako ludobójca, Odilo Globocnik, architekt z zagłady. I o tej samej godzinie połknął kapsułkę z ciankiem. Brytyjczycy zakopali trupa tego niemieckiego gada na łące. Na łące, na które, jak mówiono później, regularnie pasano świnie. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie, które nie idzie na marne. Zobaczcie, obiecaliśmy, jeździmy po całym kraju. W tym roku odwiedzimy wszystkie województwa. W niedzielę o godzinie 20 przez cały sierpień mieliśmy wywiady z bohaterami Warszawy, powstańcami warszawskimi. Każdy odcinek History Story ma również napisy w języku angielskim i w języku polskim dla niesłyszących. Bardzo wam dziękujemy za to wsparcie, bo właśnie dzięki temu wsparciu my możemy podróżować i wyciągać mnóstwo różnych historii, takich jak ta, albo na przykład o Polaku, bohaterze Słowacji, małym, niewielkim człowieku, partyzancie z Gór Świętokrzyskich. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.